i myśmy swój czas marnowali i ten czas, który mogliśmy dzieciom poświęcić, też marnowaliśmy na te wypady weekendowe przy alkoholu. No i powiem wam, że wszystko się zmieniło. Dużo się zmieniło, kiedy zmieniłam pracę. Kiedy Pan Bóg dał mi nową pracę, kiedy te koleżanki, z którymi pracowałam, opowiadały o tych weekendowych swoich wypadach, wycieczkach z rodzinami i taka tęsknota, taka wróciła tęsknota właśnie za tą wolnością, za tym zdobywaniem szczytów, za tym przebywaniem z rodziną, za tą normalnością. No i Pan Bóg wysłuchał tego błagania, tej tęsknoty, tego wołania tęsknego. Postawił na mojej drodze Agnieszkę, moją sąsiadkę kochaną. Gdzieś tam dzięki dzieciakom nasze relacje się zbliżyły. Dzieci razem chodziły do przedszkola. Że Agnieszka pochodzi z rodziny wierzącej, wtedy tego nie wiedziałam. Ona Pawełka zapisała na takie spotkanie dla dzieci biblijne, gdzie dzieci się uczyły o Jezusie, od Chrystusie. Ja wcześniej nie znałam Pana Boga, takiego łaskawego Pana Boga, tylko tego karcącego, takiego wymagania, taki, który tylko wymagał ciągle, który nie patrzył litościwie i nie znam tej Bożej miłości, a właśnie tam na tym spotkaniu dla dzieci, tam Pan Bóg do mnie przemówił właśnie, tam powiedział, że mnie bardzo kocha. Powiem wam, że to jest tak pamiętliwy dzień. To był rok, Agnieszką ustaliłyśmy, że to chyba był 2019, ale to był taki dzień, gdzie nie miałam żadnej wiary wcześniej. Ja wołam do wierzącej Agnieszki, wołam więcej wiary. To jest dzień, kiedy Pawełka i ich syna, ja z Bożą pomocą nauczyłam, z tą wiarą nauczyłam jeździć na rowerze, na dwóch kółkach. To jest taki, powiem wam, że to jest dzień, kiedy nie stąpałam po ziemi na własnych nogach. Ale wtedy się dużo zaczęło. To wiem, że to był początek nowego życia. No i tak Pan Bóg poprowadził to życie, że trafiłam do Hermanis, do misji, gdzie też się spotkałam z taką miłością, z tym przytuleniem, którego mi bardzo brakowało. I powiem wam, że właśnie tam poznałam taką miłość, której... taką, jaką tęskniłam, bo... tylko w domu nie było takiego przytulenia, była taka surowa miłość, nie było okazywania uczuć. Tak sobie kiedyś obiecałam, że jak będę mieć dzieci, to że właśnie będę im wylewać dużo miłości i cały czas będę mówić, że je kocham. I tak się staram też robić. W sumie Zuzi mówię codziennie, że ją kocham. Ale tak wam powiem, że to małżeństwo nasze, no ono faktycznie miało legnąć już w gruzach i przyszedł taki dzień, że tak uznałam, że muszę przed mężem być szczera i przed Panem Bogiem przede wszystkim, że żeby cokolwiek zacząć od nowa, to też i razem, żeby zacząć od nowa, to muszę z mężem muszę z mężem ten
rozwiązać te, porozmawiać i wyjaśnić to, co gdzieś te urazy leżały na sercu. Tak więc przebaczyliśmy sobie to, co sobie tam nauprzykrzaliśmy w życiu. No i wiem, że to jest tylko i wyłącznie zasługa Pana Boga, że skruszył te serca. I nie wiem, chyba odbiegłam od czegoś, ale właśnie ten nasz syn, to też wiem, że ten kłopot też, to jest też chyba tak Pan Bóg tego Dawida naszego w tą stronę chyba sprowadził, żeby też nas gdzieś czegoś nauczyć i zbliżyć do siebie. Wiem, że co, gdzie stanęłam, Hermońce. No, tam się zaczęło właśnie rozbieranie mojego serducha, mojej duszy, bo bałam się właśnie takie obawy, że właśnie wyjdą te wszystkie grzechy przed tą całą społecznością. Bałam się tego okropnie, ale słuchając tych świadectw, tych wszystkich osób kochanych, Pan Bóg do mnie przez te świadectwa przemawiał, tak jak na pewno nie jedno serce też jest poruszone. Zmienia je i tak się modlę też o tę cierpliwość do swojego życia, bo jeszcze tej daję mi ją, ale to jeszcze dużo trzeba pozmieniać. Bardzo mu dziękuję za tą społeczność, którą mam, że nie muszę spędzać tych weekendów tam, gdzie spędzaliśmy, że dał mi tą siłę, żeby zrobić ten krok wiary. Też nieraz ja chodziłam na te spotkania czwartkowe. Nieraz Zbyszek mówił, przyjdź w niedzielę, no nie, to przyjąłem. Ja wtedy jeszcze te weekendy myśmy spędzali z mężem, wiadomo, przy jakimś trunku, to w niedzielę ciężko było wstać i wsiąść, w ogóle przyjechać do Hermanic, nie było szans takiej, ale przecież taki dzień, takie pragnienie już tej, taka determinacja i mówię Tadeuszowi, że ja nie idę dzisiaj tam, gdzie ty, bo ja jutro idę do Hermanic. I powiem, że to był przełom niedziela. Do ostatniej chwili wyjazdu biłam się, bo myślałam, że nie pojadę. Agnieszka, opowiadałam, że tylko złapałam to, co wieczorem w sumie ściągłam z siebie ubrania, to samo wciągłam rano i tak w pędzie wsiadłam do samochodu, jechałam na to nabożeństwo niedzielne. I potem była jeszcze długa droga, no jest prawie za chwileczkę, bo będzie 2 lata, jak tam moja noga, Pan Bóg tam moje nogi postawił. I chwała Mu za to, bo też i mój mąż teraz ze mną tam jeździ do Hermanic na bożeństwa i na społeczność. Jeździmy i mamy wspaniałą Bożą rodzinę. I mam nadzieję też i Wojtek, że tu teraz jest od mojej szwagierki syn. To jest kuzyn mojego syna, że tu dzisiaj jest, to też jest zasługa Boża i mam nadzieję, że też Wojtek otworzy to swoje serce i tą skorupę zrzuci. I co, no i tak czekamy też tu jeszcze, mam nadzieję, że Dawid tu jutro do nas dołączy, jest dzisiaj w pracy. Pan Bóg zmienia życie i no my jesteśmy też takim przykładem i dowodem na to i chwała Mu za to z tego miejsca. Amen.